Witajcie, Robert Jakubek na Kaszubach 24.pl. Co słychać? Co słychać w gminie Somonino? Dzisiaj w ogóle w powiecie kartuskim taka niedziela dożynkowa. Jestem w Połęczynie, to właśnie tutaj odbywają się dożynki gminne gminy Somonino. Zapraszam Państwa na relację. Jestem trochę później, bo ten czas upływa, a z upływem czasu jest coraz weselej, jest coraz bardziej tanecznie, imprezowo, bo to w końcu dożynki. Dziękujemy za plony, dziękujemy wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę i zapraszamy do zabawy, bo przecież dożynki są po to, aby dziękować, ale też dobrze się bawić. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Robert Jakubek na Kaszubach 24.pl. Co słychać? W Połęczynie! Czy to czas, za uśmiech nie zapłacisz? Uśmiech mi się to czas, za uśmiech nie zapłacisz? Na scenie zespół Relax i... Jak się masz, kochanie, Ja mam pytanie, to panie tworzyły ten wieniec, tak, który tak, wygrał? Tak. Ale był też jeden pan, czy nie? Tak, sołtys. Sołtys! Gratulacje dla sołtysa. Do dziewczyny gratuluję bardzo serdecznie, piękne koszulki. Tak. Piękne wianuszki. Dziękuję. Wy wszystkie jesteście piękne. Wy wszystkie jesteście piękne. Udane. O, tu jeszcze, proszę, kolejny, który pomagał. Pozdrawiamy z Somonina, Połęczyno, najpiękniejszy wieniec dożynkowy! Zaczynamy od trzeciego miejsca. Sołectwo Ostrzyce. Przechodzimy teraz do miejsca drugiego. Somonino! Egiertowo. Miejsce pierwsze. Kto będzie pierwszy? Sołectwo Połęczyno. Gospodarze! Voucher o wartości 500 zł. Za rok będzie kolejna okazja. Serdeczne gratulacje, drugie miejsce. Somonino. Gratuluję, Połęczyno, pokażcie ten dyplomik, jak on wygląda. Super, i tutaj również. Pięknie. Trzecie miejsce. Dla Ostrzyce, cudownie. Czy Państwo tak zainteresowani jesteście tutaj? Taki spokój, cisza, co tu się dzieje? Nie ma spokoju, ciszy. Ładnie tam konia podkuwać będą. Nie, wszystko w porządku. Ale podkowy trzeba wykupić i idzie licytować. Na licytację na poszkodowaną osobę w pożarze. Wykupiam dopiero.
Trzeba było inaczej ryknąć. Nie spać z wiedzy na świecie. Celej. No my jesteśmy wesołe. Mamy tutaj budynek po lewej stronie, który widzimy, jak wygląda. Proszę Państwa, na scenie trwa licytacja dla pogorzelców. To pani Ania straciła dach nad głową po pożarze, dlatego teraz odbywa się na scenie licytacja podkowy. Jest już 500 zł na liczniku. Zobaczymy, jak to się skończy. 1050 po raz drugi. 1050 po raz trzeci. Sprzedane! Brawa! Jest ma licytacja! Też tań troszkę z tyłu. Chyba, że tak. Przychodźcie pod scenę, Mariusz mówi, jedzie. Także mamy sławki, zapraszamy do naszych dziewczyn. Bardzo dobrze. Słuchajcie, do puszki poszło nie 1050, a 1100, jak słyszałem. Moi drodzy, żegnam Połęczyno, żegnam gminę Somonino. Pozdrawiam serdecznie. Robert Jakubek na kaszubak24.pl. Co słychać?